Identyfikator podmiotu SCP-3521. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. Cały zapas SCP-3521 znajduje się pod składem odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne ośrodka 92 EX i jest obecnie niedostępny. Fundacyjne zespoły zarządzania odpadami pracują obecnie nad usunięciem odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne i odzyskanie SCP-3521, a także wszelkich innych obiektów, które można odzyskać z ośrodka. Opis. SCP-3521 jest grupową desygnacją na zapas 16 farmaceutycznych tabletek żelowych stworzonych przez osobę zwaną Dado, obecnie uważaną za amatorskiego parafarmakologa we współpracy z nieznanym zamachowcem. Instancje SCP-3521 mają jasno-żółty kolor i w przybliżeniu 1,2 cm długości. SCP-3521 szybko rozpuszczają się w wodzie i są zrobione z nieznanych, prawdopodobnie anomalnych składników. Podstawowa anomalna natura SCP-3521 zostaje ujawniona dopiero po spożyciu tabletki przez podmiot. Na krótko po konsumpcji, ekstremalnie wysoka liczba nieobranych bananów zacznie manifestować się w żołądku podmiotu w nieokreślonym tempie. Dokładna liczba owoców pozostaje nieznana i prawdopodobnie jest niemożliwa do ustalenia, choć najpewniej przekracza 50 milionów bananów. Szybkość pojawiania się owoców pozostaje niepewna, choć testy wykazały, że do zakończenia procesu wystarczy około 6,5 minuty. Na podstawie informacji uzyskanych podczas odkrycia SCP-3521 uważa się, że obecność bananów ma na celu spowodowanie ostrej, śmiertelnej dawki promieniowania jonizującego. Choć banany zawierają śladowe ilości radioaktywnego potasu, zmanifestowana ilość wywołuje znacznie bardziej oczywiste przyczyny śmierci, takie jak wykrwawienie, uduszenie lub, w większości potwierdzonych przypadków, uraz spowodowany zgnieceniem 9 milionami 150 tysiącami kilogramów bananów pojawiających się w żołądku podmiotu. Dodatek 3521.1. Odkrycie i testowanie. Zapas SCP-3521 został odkryty po strzelaninie między Departamentem Policji w Atlancie a nieznaną grupą osób, które są uważane za powiązane z grupą produkującą heroinę. Podczas dochodzenia w magazynie, którego broniły te osoby, odkryty został worek zawierający każdą znaną instancję SCP-3521 wraz z niedawno zarejestrowanym telefonem komórkowym, powszechnie nazywanym Burner Phone. Zawartość wiadomości z tego telefonu jest dostępna w dodatku 3521.2. Pełne śledztwo w magazynie zaowocowało kilkoma dodatkowymi anomalnymi przedmiotami, które zostały pozyskane przez personel fundacji wraz z instancjami SCP-3521. Podczas pracy w ośrodku 92 D28491 został wybrany do testowania efektów SCP-3521. D28491 została podana dawka SCP-3521 i umieszczono go pod obserwacją. Na podstawie odzyskanego materiału wideo, po około 30 minutach, D28491 krótko narzekał na silny ból brzucha, po czym szybko napęczniał i zniknął pod szybko rosnącą masą bananów. Komora testowa została zniszczona w ciągu kilku sekund, a znaczna część niższych poziomów ośrodka w ciągu kilku minut. Działania ratownicze rozpoczęły się niemalże natychmiastowo, ponieważ znaczna liczba pracowników została uwięziona pod powierzchnią w obszarach obecnie niedostępnych z powodu ekspansji bananów. Dalszą przeszkodą w ratowaniu był fakt, że masa bananów, która została szybko zgnieciona pod naciskiem otaczającej ją ziemi w gęstą papkę, była wyjątkowo radioaktywna. Ze względu na to, pierwsze zewnętrzne powiadomienie, że w ośrodku 92 doszło do krytycznego zdarzenia, miało miejsce, gdy ośrodek 17 otrzymał powiadomienie o ostrzeżeniu przed promieniowaniem, co zazwyczaj jest wynikiem awarii reaktora. Ośrodek 92 został ewakuowany, choć 23 członków personelu badawczego i 61 innych pracowników zginęło po wydarzeniu.
Ze względu na objętość radioaktywnego odpadu biologicznego poniżej ośrodka 92, każdy dostępny obiekt anomalny został przeniesiony do pobliskich ośrodków, a sam ośrodek został zamknięty. Działania ratownicze są w toku. Dodatek 3521-2. Odzyskane dane telefoniczne. Notatka. Poniżej znajduje się istotny fragment rozmowy telefonicznej odzyskanej z telefonu komórkowego znalezionego w pobliżu zapasu SCP-3521 podczas jego odkrycia. Jest nowa robota. Potrzebuję czegoś od ciebie. Co szukasz? Gdy pracowałem z Libii, zazwyczaj załatwiał mi Pluton. Nie, Pluton. Co? Pluton zbyt łatwy do wysiedzenia. Trzeba być dyskretnym, nie Pluton. Co masz na myśli? Potas. W jaki sposób potas jest bardziej dyskretny od plutonu? Łatwy do schowania. Użyję banana. Banany są radioaktywne? Tak. Ile bananów potrzebujesz? Pozwól mi się tym zająć. Kiedy potrzebujesz? 15 kwietnia. Wiem, że powinien być jakimś uczonym, ale nie jestem z tego pewien. Jesteś pewien, że radioaktywne banany są bardziej dyskretne od plutonu? Bo ja myślę, że nie. Powiedz mi, widzisz pluton na ziemi i widzisz banana. Co cię bardziej niepokoi? No łapię, ale to będzie dużo bananów, nie? Czy po prostu jeden bardzo radioaktywny? Musisz się nauczyć, Daro. Banan taki efektywny jak pluton. Plus nie możesz wyschodzić banana. Na kogo pokażą palcem? Sklep spożywczy? Okej. Po prostu nie byłem pewien. Nie mogę sobie pozwolić, by spierdolić ponownie. I zazwyczaj nie pracuję z nowymi. Dobrze. Ty ufasz, Daro, i wszystko ok. Nie martw się. Bana nawet lepszy od Plutona.